politycznej. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze, mam zaszczyt w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Moi przedmówcy już wiele na ten temat powiedzieli. Tak jak pani poseł sprawozdawca powiedziała, Komisja Gospodarki na posiedzeniu w dniu 9 października część poprawek przyjęła, część odrzuciła, ale pokazało to po raz kolejny. Po raz kolejny pokazało, że Senat przede wszystkim pełni rolę korektora. I Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował zgodnie z rekomendacją Komisji Gospodarki i po raz kolejny poddajemy pod rozwagę Wysokiej Izby i wszystkich posłów i senatorów istnienie Senatu, bo po raz kolejny jest pokazane na przykładzie prac w ostatnich dniach na Komisji Gospodarki, że Senat pełni tylko rolę korektora i nawet pracownicy Biura Analiz Sejmowych dość głośno na ten temat się wypowiadali. Dziękuję.